www.jazz.pl. Minęła godzina 18. Ze studia S3 Polskiego Radia w Warszawie meldują się Roch Siciński, Andrzej Zieliński i Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, dziś w naszej koncertowej serii Jazz.pl pora na występ tria, które się świetnie zapowiada. I właśnie z tego powodu żaden z nas nie mógł sobie odmówić wzięcia udziału w tej zapowiedzi. Ale to nie jedyny powód. Tym głównym powodem pełnej obsady cyklu Jazz.pl jest to, że od bladego świtu świętujemy 87. urodziny programu Drugiego Polskiego Radia. I jak z pewnością Państwo wiedzą, wszystkie audycje, pasma prowadzone są w nietypowych obsadach, niecodziennych konstelacjach. No i od rana wiele niespodzianek na naszej antenie. Być może kto wie, być może i my dołączymy do zespołu Marcina Wasilewskiego na przykład na bis i stworzymy sekstet. Byłby to pewnie mocno awangardowy sekstet, ale urodziny dwójki to nie jedyny powód do świętowania. Nie wiem, czy Marcin Wasilewski by się ucieszył z takiego sekstetu, jakbyśmy do niego dołączyli. Tak, to nie jedyny powód do świętowania, dlatego że również jubileusz w tym roku, 30-lecia swojego istnienia, obchodzi właśnie to trio, Marcin Wasilewski Trio, które oniegdaj nazywało się Simple Acoustic Trio. I właśnie jako ten zespół debiutowali w 1994 roku na festiwalu Jazz Jamboree. Wówczas trzech młokosów z takim mlecznym wąsem pod nosem, najmłodszy miał 16 lat, wyszli na estradę sali kongresowej w Warszawie i urządzili prawdziwy jazzowy pokaz pirotechniczny. Wzruszyli tak publiczność, że oklaskiwała ich przez długie, długie minuty, wiwatując na ich cześć. Jestem przekonany, że podobne, a nawet bardziej entuzjastyczne reakcje usłyszy i zobaczy dziś studio S3. Oto bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Skład od 30 lat wykuty w jazzowej skale. Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. W dwójkowym cyklu Jazz.pl. Marcin Wasilewski, trio.
Dobry wieczór Państwu. Nie chciałem zabierać głosu podczas anteny, żeby jak najwięcej muzyki się zmieściło, ale chciałbym przedstawić jeszcze raz zespół. Na perkusji Michał Miśkiewicz. Na kontrabasie Sławomir Kurkiewicz. Widać po nas w niezmienionym składzie, gramy już od wielu, wielu lat i faktycznie z tym studiem jest związana pewna historia naszych chyba pierwszych nagrań dla radiowej trójki. Nie wiem, który to był rok. Może czwarty, może trzeci. Z Tadeuszem Mieczkowskim jeszcze nagrywaliśmy właśnie tutaj. Pamiętam, ubiegaliśmy po tych schodach co chwilę do reżyserki. Jak było, no to jeszcze do poprawy, jeszcze do poprawy. No i ponownie w tym studio tym razem odbywają się bardzo fajne koncerty, co tydzień, co dwa tygodnie. Już wiele z nich zostało zarejestrowanych i pewnie zostanie na wiele, wiele lat, także to jest duży szacunek dla zarządu radiowej dwójki, że pokłonili się tak muzyce jazzowej. Zaczęło się to w takich skomplikowanych czasach pandemii dla muzyków, nie było za bardzo pracy, także mieliśmy taką możliwość, a historia jazzu i radia, wiadomo, sięga jeszcze dalej, do lat 60. i tak dalej. Gramy dla Państwa utwory z płyty On Attendant w oczekiwaniu, tłumacząc z języka francuskiego. Pierwszy utwór to był utwór Glimmer of Hope, mojego autorstwa, później zagraliśmy utwór Tomasza Stańko, WSB Friend, coś takiego. Następnie zagraliśmy Jana Sebastiana Bacha, utwór sprzed 300 lat. Że ciągle fajnie, że muzyka jest żywa mimo upływu czasu i inspiruje nas i mam nadzieję, że ta interpretacja również Państwu przypadła do gustu, a Jan Sebastian Bach nie jest nerwowy. Później zagraliśmy utwór Fading Sorrow, mojego autorstwa, następnie La Murfu również i teraz zagraliśmy utwór Austin, dedykowany Austinowi Peralcie. I na koniec zagramy utwór, który na pewno Państwo rozpoznają, nieżyjącego już niestety gwiazdora muzyki pop Prince'a. Dziękujemy bardzo za przybycie i za słuchanie naszej muzyki. Dziękuję. Thank you.
Marcin Wasilewski, trio w cyklu jazz.pl. Ja wiedziałem, że państwo niektórzy tańczyli do Prince'a. Szanowni państwo, przepięknie zakomponowany koncert. Proponujemy podjąć negocjacje. Marcin Wasilewski, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz na bis.
na żywo i stereo. Na 87. urodziny programu Drugiego Polskiego Radia Marcin Wasilewski, trio w cyklu jazz.pl. Trzech jeźdźców burzy w niezmienionym składzie rozpoczyna kolejne 30-lecie. Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Mamy dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Panowie przez cały ten rok będą koncertować w ramach jubileuszowej trasy. Ta zła jest taka, że najbliższe koncerty są wyprzedane, ale proszę polować na kolejne wydarzenia z Marcinem Wasilewskim i jego wspaniałym triem. My bardzo się cieszymy, że panowie uświetnili także nasze święto 87. urodziny Radiowej Dwójki i my też w tym roku przygotowaliśmy dla państwa wiele wspaniałych atrakcji. Będziemy te karty odkrywać w swoim czasie. Ruch Siciński. Piotr Mec. Jan Rzeziński. Koncert realizowali akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj jesteśmy na żywo w stereo i nas widać. Dziękujemy bardzo państwu. Dobrego wieczoru.